PPG Deco Polska to producent wiodących na polskim rynku farb i lakierów, posiadający w swoim portfolio takie marki jak na przykład Decoral. Spółka w Polsce zatrudnia blisko 2000 osób. Dziś moim i Państwa gościem będzie dyrektor rynku PPG Deco Polska, pan Sławomir Paszkiewicz. Dzień dobry, witam panie Sławomirze. Dzień dobry, panie redaktorze. Proszę o kilka słów na początek o samej firmie PPG Deco Polska. Czym się zajmujecie na co dzień? Jak wygląda bieżąca działalność spółki? PPG Deco Polska jest oddziałem firmy PPG, globalnego lidera w kategorii farb. Nasza fabryka znajduje się we Wrocławiu, fabryka, która produkuje farby architektoniczne. Oprócz tego mamy w Polsce dwie inne fabryki. Fabryka w Cieszynie przeznaczona jest do produkcji farb do użytku przemysłowego i fabryka w Lewkowcu, która produkuje farby dla branży okrętowej, stoczniowej. Jasne, wiemy jak to wygląda w Polsce, a proszę może o takie krótkie scharakteryzowanie PPG na rynku światowym pod kątem obecności na innych rynkach, nie wiem, fabryk w różnych krajach. Proszę powiedzieć jak to wygląda. Mamy dosyć długą historię działalności, ponad 135 lat firma PPG działa na rynku światowym, jest liderem w produkcji farb, powłok i systemów i rozwiązań w naszej branży. Działamy w 70 krajach, jest to 156 fabryk na całym świecie, z czego 64 fabryki znajdują się na terenie Europy, Bliski Wschód i Północna Afryka. Jasne. Panie Sławomirze, w kolejnych pytaniach chciałbym się skupić jednak już na tej polskiej części działalności. Mam tutaj na myśli oczywiście PPG Deco Polska. No i myślę, że temat ten taki najbardziej bieżący w ostatnim czasie, czyli pandemia koronawirusa, z którą zmagamy się już no mniej więcej rok. Czy pandemia wpłynęła na bieżącą działalność spółki i czy wpływa obecnie? Tak, no, wpływ pandemii ewidentnie był bardzo, bardzo silny i bardzo znaczący. To już rok minął, jak rozpoczęła się pandemia w Polsce i w marcu i w kwietniu odbiło się to bardzo wyraźnie na kondycji całej kategorii. Związane to było z wprowadzonymi restrykcjami, zamknięciem niektórych części gospodarki. Natomiast kolejne miesiące wyglądały już inaczej. Polacy, którzy nie mogli wyjechać na urlop, byli zamknięci w domu, postanowili wykonać wiele zaległych prawdopodobnie, a może nawet i trochę awansem prac remontowych. I to było widać po wynikach kategorii. Kategoria farb od paru lat nie rośnie wolumenowo, rośnie wartościowo, natomiast rok 2000 pokazał odwrócenie tego trendu, czyli wolumenowo w ujęciu litrów sprzedanych farb rynek urósł w zeszłym roku, co było no, dużą zmianą i ewidentnie efektem zmiany zachowań polskiego konsumenta. Jasne, wspomniał Pan o tym wzroście właśnie wartościowym, który również miał miejsce, ale też wolumenowym. Natomiast mnie zaciekawił ten fakt tego, że rynek rośnie wartościowo, a wolumenowo niekoniecznie. Mówimy tutaj o poprzednich latach. Z czego to wynika? Czy to jest ogólny wzrost ceny, czy też te produkty, które oferuje PPG Deco Polska są, nie wiem, bardziej zaawansowane? Większe są też ich koszty wytworzenia. Jak to wygląda? Jest wiele teorii na ten temat. Kilka faktów wydaje się być dosyć oczywistych. Jeśli spojrzymy na nowo budowane obiekty, one mają bardzo dużo szkła, bardzo dużo innego typu powierzchni czy rozwiązań na ściany niż tylko tradycyjna farba, więc z jednej strony ilość mieszkań oddanych do użytku w zeszłym roku była największa od paru lat i zanotowaliśmy też 7% wzrost tej ilości. O tyle jestem przekonany, że metry kwadratowe powierzchni do malowania wcale nie korelują się jednoznacznie z tą dynamiką wzrostu. Drugim faktem jest to, że produkujemy coraz lepsze farby i te farby rzeczywiście dłużej wytrzymują na naszych ścianach w doskonałej kondycji. Można je myć, można szorować, można czyścić.
więc jakby konieczność pomalowania ponownego wynika bardziej ze względów estetycznych niż z konieczności przemalowania. Stąd prawdopodobnie ta tendencja, że jeśli chodzi o ilości zużytych farb, dynamika jest ujemna, natomiast premiumizacja, tak nazywamy ten trend, powoduje, że wartość rynku zwiększa się. Jasne. Chciałbym poruszyć temat jeszcze właśnie trendów zakupowych w gronie naszych mieszkańców Polski, Polaków oczywiście. Czy w ostatnich latach, nie wiem, obserwuje Pan coś w stylu tego, że klienci są bardziej wymagający, szukają bardziej zaawansowanych rozwiązań? Wspomniał Pan choćby o tych nowych właściwościach produktów, jak, nie wiem, dłuższy okres trwałości, czy zmywalność choćby nawet. Jak to wygląda? Tak, no ewidentnie szukamy rozwiązań, które są trwalsze. To wiąże się to również z tym, że koszt pracy jest coraz większy. Także większym ryzykiem jest dzisiaj wykorzystanie słabego produktu, słabej farby, ponieważ ryzyko poprawek czy przemalowania będzie większe. Także kupienie tańszej farby jest dużym ryzykiem, słabszej farby. Stąd też klienci gotowi są do tego, żeby zapłacić więcej za wyższą jakość. Natomiast są też inne trendy. Bardzo silny jest trend proekologiczny, który też w naszej kategorii jest bardzo widoczny. Tu jest kilka aspektów. Po pierwsze, farba musi być bezpieczna, więc stąd takie rozwiązania innowacyjne, które na przykład pomagają zwalczać wirusy, bakterie. Produkujemy od dawna farbę, która w oparciu o jony srebra ma właśnie takie właściwości i masa innych rozwiązań, które powodują, że czujemy się bezpieczniej w pomieszczeniach pomalowanych nowoczesnymi farbami. Ta proekologia również wiąże się z tym, w jaki sposób produkujemy nasze produkty, czyli gospodarka w obiegu zamkniętym, wszyscy dużo o tym słyszymy. Staramy się minimalizować zużycie mediów, energii, wody, a także korzystać w dużej mierze z surowców odzyskiwanych z recyklingu. To jest bardzo widoczne. Czy polski rynek, na którym działa PPG Deco Polska, jest konkurencyjny? Jak to wygląda w tych dzisiejszych czasach? Czy też może jest coraz bardziej konkurencyjny? Dawniej był mniej konkurencyjny. Jakie są te tendencje na rynku? Ten rynek jest bardzo konkurencyjny. Na naszym rynku mamy czterech największych graczy, którzy odpowiadają za około 80% wartości rynku i te pozycje są zbliżone do siebie. Natomiast rynek składa się z kilku kanałów sprzedaży, czyli z kilku metod, jakimi trafiamy do naszych klientów. Jest sprzedaż przez sklepy wielkopowierzchniowe, zwane DIY, są sklepy niezależne, są hurtownie, są też sklepy producenckie, mamy kilka sieci takich sklepów i każdy z dużych producentów na tym rynku specjalizuje się bardziej w jednym lub w drugim kanale czy trzecim kanale sprzedaży. Stąd ta konkurencyjność jest rzeczywiście duża i czterech dużych graczy to jest wysoko postawiona poprzeczka. Musimy rzeczywiście dostarczać naszym konsumentom najlepsze rozwiązania, żeby wybierali właśnie nasze produkty. Przeszliśmy do tych kanałów sprzedaży. Ja też o to chciałem dopytać, ale pod kątem wyników finansowych, które osiągnęła spółka w 2020 roku. Może na początek proszę o taki krótki komentarz, może jakieś zestawienie z rokiem 2019. Jak wypadł ubiegły rok z punktu widzenia wyników finansowych? Ubiegły rok był trudny i dziwny, możemy powiedzieć, ponieważ pandemia zmieniła kompletnie, kazała przedefiniować cele. W pierwszej kolejności musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo naszych pracowników, o bezpieczeństwo naszych klientów, naszych dostawców i z drugiej strony zapewnić ciągłość produkcji, bo nasze produkty to nie tylko produkty dla indywidualnego konsumenta, który wykorzysta produkty w domu. Nasze produkty to też bardzo często materiał, który jest potrzebny innym firmom do prowadzenia pracy. Więc przedefiniowane cele na zeszły rok
zostały osiągnięte. Początek roku był trudny, jak wspominałem, ze względu na wybuch pandemii, natomiast potem koniunktura była dosyć dobra, więc rok zakończyliśmy dobrym wynikiem. Jednocześnie przykładając dużą uwagę do zarządzania kosztami, gdyż ten niepewny czas wiąże się z dużym ryzykiem. Nikt z nas nie mógł przewidzieć, które części rynku zostaną wyłączone na jak długo. Gdybyśmy jeszcze mieli pozostać przy tych wynikach finansowych, prosiłbym o taką próbę rozdzielenia, nie wiem, w ujęciu procentowym przychodów ze sprzedaży na poszczególne kanały dystrybucji. Jak to wygląda w przypadku PPG Deco Polska? Wygląda to dosyć statystycznie, że tak powiem. Kanał nowoczesny, te wielkopowierzchniowe sklepy to jest około 40% rynku dekoracyjnego w Polsce. Kanał sklepów niezależnych, zaopatrywanych głównie przez dystrybutorów, to jest też około 50%. Pozostała część rynku to są kanały bezpośrednio od producenta do odbiorcy i nasza sprzedaż rozkłada się dosyć podobnie, dosyć statystycznie. Jesteśmy obecni we wszystkich kanałach sprzedaży. Jesteśmy również obecni w kanale e-commerce. Nasze produkty można kupić w sklepach internetowych, na przykład takich jak Allegro, ale nie tylko. Jesteśmy tam dosyć mocno obecni. No, kanał e-commerce myślę, że jest bardzo istotny w dzisiejszych czasach. Też miałem przyjemność niedawno rozmawiać z przedstawicielami sklepów, choćby w takich kanałach. No i jednak ten kanał bardzo mocno zyskuje na popularności w dobie pandemii koronawirusa, kiedy ta odwiedzalność galerii handlowych, czy choćby tych wielkopowierzchniowych sklepów mocno spadała, była też utrudniona. Natomiast moje kolejne pytanie dotyczy prowadzonych przez spółkę jakichś działań marketingowych, promocyjnych. W jaki sposób promujecie swoje produkty i próbujecie dotrzeć do szerszego grona odbiorców? Standardowo nasze produkty są promowane w mediach takich jak telewizja, radio, coraz więcej, natomiast uwagi przykładamy do reklamy, do komunikacji przez media digitalowe, social media i bardzo bliskie nam jest myślenie o takiej obecności omnichannelowej. Chcemy być z naszym konsumentem od samego początku, czyli od inspiracji, od momentu, kiedy zapada decyzja o zakupie produktów. Potem chcemy i jesteśmy z nim w tych miejscach, gdzie on dokonuje tego zakupu. I potem po zakupie też jesteśmy obecni, aby chociażby poradzić, jak taką farbę zaaplikować, jak wykonać remont, jak wykonać malowanie. Więc docieramy do naszych klientów omnichannelowo, niezależnie od tego, czy klient chce pójść do normalnego sklepu, tradycyjnego sklepu, czy spotkać nas w internecie, my tam jesteśmy. Wydaje się, że takie podejście do klienta jest jak najbardziej dobre w dzisiejszych czasach. Przecież, nie wiem, 10-15 lat temu nie było tylu rodzajów, tylu gatunków, choćby farb, co teraz, więc gdzieś tam ta edukacja i sposób, w jaki sposób przedstawienia zalet, korzyści wybrania danego produktu jest jak najbardziej rzeczą pozytywną. Panie Sławomirze, chciałbym spojrzeć na niedawno rozpoczęty 2021 rok, już 2 miesiące za nami, 2 pełne miesiące. Jakie szanse i zagrożenia widzi pan przed spółką w tym właśnie nowym, niedawno rozpoczętym roku? No to jest trudne pytanie, dlatego że w dużej mierze będzie to zależało od tego, jak poradzimy sobie z pandemią. Sytuacja obecna na pewno się zmieni. Pytanie, jak szybko. Wiemy, że część branż jest zamkniętych cały czas, takich branż, które mają ogromne znaczenie dla naszego segmentu działania. Branża Horeca jest naszym dużym klientem. Dobrze wiemy, że hotele, restauracje są zamykane, otwierane. Kondycja właścicieli i firm nie jest dobra, więc ten kanał nie jest wykorzystany. Cała branża targowo-wystawiennicza, to też jest duży klient naszej kategorii, jest kompletnie zamknięta.
że nie wspomnę o branżach eventowych, to są kanały, które zostały zamknięte i nie mamy tam większego biznesu dzisiaj, więc jeśli sytuacja zostanie opanowana, te branże się pootwierają, jeśli przyjdzie wzrost PKB taki, jaki jest zakładany, około 3-4% mówi się dzisiaj, jeśli pojawi się pozytywna dynamika, jeśli chodzi o inwestycje, to ten rok może być dobrym rokiem dla naszej kategorii. Przed COVID-em analitycy przewidywali, że kategoria będzie dalej rozwijała się w podobny sposób, czyli około 1% spadku wolumenu, około powiedzmy 1% wzrost wartości, więc jeśli wrócilibyśmy do normalnych czasów, to myślę, że to byłaby tego rodzaju dynamika rozwoju kategorii. W ostatnim czasie, kiedy słyszeliśmy choćby o zamknięciu galerii handlowych, po wznowieniu i możliwości ich odwiedzania, spodziewaliśmy się, że być może klienci masowo będą właśnie do tych galerii przybywać i będziemy mieć do czynienia z wzrostem odwiedzalności. Tymczasem nic bardziej mylnego, bo ta odwiedzalność spadała. I moje pytanie dotyczące rynku już stricte właśnie, na którym działa PPG, no mianowicie, jeżeli właśnie ta branża hotelarska, choćby Horeca, o której Pan wspominał, się otworzy, jak Pan uważa, czy gdzieś tam zainteresowanie produktami PPG, nie wiem, będzie na wyższym poziomie niż zwykle, czy ono po prostu wróci do normalnego poziomu, a może nawet spadnie, jak Pan uważa? No pytanie, co to jest normalny poziom? Wiemy, poziom że... sprzed pandemii, o tak, może sprecyzuję w ten sposób. Tak. Wydaje mi się, że w tym roku nie opanujemy tak szybko sytuacji i myślę, że ten sezon będzie również takim sezonem, gdzie będziemy robili remonty, będziemy robili renowacje różnych obiektów na działkach, w ogródkach i też w tym roku możemy, wydaje mi się, że możemy skorzystać na tych inicjatywach znowu związanych z tym, że niewiele jest kierunków, do których można pojechać. Natomiast cały segment B2B, wykorzystanie w przemyśle, wykorzystanie przez firmy deweloperskie i budowlane powinno wrócić do sytuacji, do tej dobrej koniunktury, takiej, jaką mieliśmy przed pandemią. Dynamika, jeśli chodzi o ilość oddanych mieszkań w zeszłym roku, była dobra, to było plus 7%, natomiast minus bodajże 6% widzimy, jeśli chodzi o pozwolenia na budowę, czyli kończyliśmy rozpoczęte inwestycje, natomiast duża była wstrzemięźliwość albo ostrożność, jeśli chodzi o rozpoczynanie nowych. Jeżeli ten strach, ta niepewność ustąpi, a wydarzy się tak prawdopodobnie, jak wyszczepimy społeczeństwo, to myślę, że wrócimy do dobrej koniunktury. No nie bez znaczenia też są środki unijne, które możemy wykorzystać w tym programie odbudowy gospodarki. Na koniec chciałbym jeszcze spojrzeć na ten rok, może na kolejne lata, bo wspominał Pan o tej zmianie trendów, czyli właśnie coraz więcej tego szkła użytego do budowy różnych czy to domów, czy biurowców, czy też innych elementów, nie wiem, drewna, jakichś innych płyt. No i moje pytanie, czy ten trend Pana zdaniem zostanie utrzymany, czy może kolejne lata to będzie powrót do tych płaskich powierzchni malowanych różnymi farbami, jak Pan uważa? Jest bardzo wiele teorii, różnych teorii. Jedne mówią o tym, że rzeczywiście to jest, pojawia się w falach i występuje też taki jak powrót, tak jak Pan mówi. Natomiast wydaje mi się, że jest tak dużo nowych technologii, które są wykorzystywane w budownictwie, w architekturze, że my, producenci, będziemy rozmawiali o powłokach, niż tylko stricte o farbie. Jasne. I jeszcze takie jedno pytanie przypomniało mi się, mianowicie chciałem też o to właśnie spytać, bo przedstawiciele różnych branż różnie na to reagują. Natomiast pytanie, jak to wygląda w przypadku branży, w której działa PPG Deco Polska? Czy obserwujecie Państwo, nie wiem, te codzienne odczyty dotyczące liczby zachorowań, czy też te potencjalne decyzje o kolejnym lockdownie w polskiej gospodarce, czy raczej no to już jest taki fakt, który, nie wiem, biorąc pod uwagę przyjętą przez spółkę strategię, nie jest już aż tak bardzo w krótkim terminie istotny?
No to oczywiście jest bardzo istotne. Przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników, naszych klientów, osób, z którymi się kontaktujemy w trakcie procesów czy produkcyjnych, czy logistycznych. My przez cały ten czas pracowaliśmy, nie mieliśmy takiego zamknięcia, powiedzmy wyłączenia z działalności, więc ta dynamika zachorowań miała dla nas bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o podejmowane środki ostrożności zapobiegania. I w tym kontekście no, obserwujemy to bardzo, bardzo wyraźnie. Nasze wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są bardzo wyśrubowane i też trzeba przyznać, że są skuteczne. Dziś moim i Państwa gościem były dyrektor rynku PPG Deco Polska Sławomir Paszkiewicz. Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Bardzo dziękuję.